Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam Kalankoi Blossfelda. Zapraszam Was do odcinka z cyklu z kamerą wśród roślin. Kalankoi to sukulent wywodzący się z Chin, Afryki, Indii, Malezji. Kwitnie zimą i najczęściej jest traktowany jako roślina jednoroczna, ponieważ po przekwitnięciu traci ładny wygląd. Mam taki okaz sprzed 2 lat, który zakwitł w tym roku. Ale jest taki krzaczasty, rozrośnięty, wydłużony. Dostałam nowy egzemplarz, więc będę dzisiaj przesadzać. Chcę go też włożyć do mojego starszego okazu, aby mieć 2 w jednej donicy. Oba okazy kwitną, więc mam nadzieję, że nie przeszkodzi to, że je troszkę ruszę, ale przy okazji poodcinam też i pousuwam przeschnięte listki. No i też myślę, że 2 w jednej donicy bez problemu będą sobie rosnąć. I też nie chcę go zostawiać w tym podłożu produkcyjnym, szczególnie, że jest mokre. A jak wiecie, sukulentów nie powinno się zostawiać w mokrym podłożu. Rośliny te zimą potrzebują dużo światła. Latem, w godzinach południowych, powinny jednak stać z dala od słońca. Podlewamy roślinę tylko wtedy, gdy podłoże całkiem przeschnie. Zimą tak co 10-14 dni, a latem troszkę częściej, ponieważ podłoże szybciej przesycha. Kalankoi nie lubi zraszania, szczególnie w okresie kwitnienia. Bez problemu też radzi sobie w bardziej suchym powietrzu. Dokarmiać można w okresie wzrostu i kwitnienia raz na miesiąc nawozem do kaktusów, bądź mniejszą dawką nawozu do roślin kwitnących. Jeżeli chodzi o choroby, to gdy liście zwisają, zwłaszcza zimą, jest to oznaka nadmiaru wody. Jeżeli na naszych liściach pojawiają się czerniejące, jasno obrzeżone plamy, to znak szkodnika mączniaka i musimy wtedy zastosować oprysk przeciwko szkodnikom. Jeżeli po kwitnieniu wyrastają drobne, malutkie liście, jak na przykład tutaj w tym większym okazie możecie zauważyć, no to jest znak, że warto przesadzić roślinę, wymienić jej podłoże, czy zasilić ją w składniki odżywcze. Jak mówiłam, przesadzać powinno się dopiero po przekwitnięciu do podłoża z dobrym drenażem. Najlepiej jest użyć podłoża do kaktusów. Można też samemu przygotować mieszankę. Wtedy użyjemy ziemi uniwersalnej, zmieszać ją z piaskiem, perlitem, lawą wulkaniczną, keramzytem. Taki bigos, ale tutaj musimy użyć trochę więcej piasku. Kalankoi można rozmnażać poprzez ukorzenienie wierzchołków pędów, ale tylko po przekwitnięciu, czyli tak w maju bądź w czerwcu, obcinamy wierzchołki i próbujemy ukorzeniać w cieple w dużej wilgotności. Co zrobić, aby nam kalankoi zakwitło na kolejny sezon? Jest na to sposób, choć sama go jeszcze nie próbowałam. Kalankoi to taka roślina krótkiego dnia. Po przekwitnieniu przez kilka tygodni powinniśmy tej roślinie zapewnić krótszy dzień. Po godzinie 17 zakrywamy roślinę np. kartonem, tak żeby nie dochodziło do niej słońce i odstawiamy ją w ciemniejsze i chłodniejsze miejsce. Absolutnie nie może stać na jasnym stanowisku na bezpośrednim słońcu. Czyli od godziny 17 do rana trzymamy roślinę w ciemnym miejscu i powtarzamy zabieg codziennie przez 6 tygodni. Przez ten czas roślina odpocznie, zregeneruje się i powinna w kolejnym sezonie zakwitnąć.
warto też podciąć naszą roślinę, odmłodzić, poprawić jej pokrój. Po przekwitnięciu obu egzemplarzy zastosuję metodę z kartonem. Zobaczę, czy zimą ponownie zakwitnie. Ok, i tak to wygląda. Dziękuję za oglądanie. Cześć!